Zaczynamy. Dobry wieczór. Ja nazywam się Igor Jankę. Ja nazywam się Robert Kozak. I zaczynamy program Jankę i Kozak. Kozak i Jankę. Możecie nazwać tak, możecie tak. Dzisiaj będziemy mówili o mediach. O tym, czy one będą takie, jak były, czy się zmienią, czy telewizja polska jest... Ale nie uprzedzajmy może. Na początku zobaczcie fragment filmu, który zapewne nieźle znacie. Poznaliście? Ten film to Titanic. A dlaczego Titanic w tym programie? Bo media tradycyjne, a zwłaszcza telewizja publiczna, to jeden wielki, bogaty, jeszcze bogaty, rozpasany statek, który tonie. On już tonie, rozbije się kompletnie i za chwilę go kompletnie nie będzie. On już nie jest bogaty i rzeczywiście, jakby miała być telewizja publiczna taka, jak jest dzisiaj, jak była ostatnio, to niech zatonie. Ale media publiczne, redakcje, dziennikarze, którzy kontrolują polityków, będą potrzebni i o tym będziemy rozmawiać. No, ja wierzę, że byliby potrzebni, twoja, ale nie wierzę w to, że to jeszcze przetrwa, że to jest możliwe. Twoja wiara jest piękna i realistyczna. Ja 20 lat temu, kiedy zaczynałem pracę w tym zawodzie, wierzyłem, że właśnie takie będą media. No właśnie się kończy. Nie, za chwilę wszyscy będą zmęczeni tym, co było i te media będą inne, dlatego że one są częścią tej demokracji. Ale uspokojmy nastroje. Usiądźmy i witamy naszego wspaniałego gościa, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, byłego dziennikarza, producenta, prezesa Telewizji Polskiej. I chcemy właśnie o tych mediach dzisiaj porozmawiać. Witam panów, witam widzów. Bardzo się cieszę, że jestem w tym niezwykłym miejscu. Po raz pierwszy występuję w telewizji internetowej. To rzeczywiście jest przyszłość mediów, ale nie wyłącznie przyszłość mediów. No właśnie, czy pan zgadza się z moją tezą? Moja teza jest taka, że media tradycyjne, a zwłaszcza medium, które pan tworzył, no niestety kończy się. To już jest ostatnie chwile. Pewnie jeszcze trochę porzeździ. To nie umrze z dnia na dzień, ale ten proces umierania już trwa. Ja myślę, że tutaj wielu teoretyków zastanawiało się nad tym, co przetrwa, co nie przetrwa. W różnych fazach mówiono, że nie przetrwa teatr, kiedy się pojawił kinematograf, chociaż uznawano, że jest to medium jarmarczne. Wszystkie te media przetrwały. Ja myślę, że te media to jest również sposób korzystania z tego, co oferuje społeczeństwo, co oferują artyści. Jedni będą woleli i już mają taką możliwość korzystać z VOD, czyli z produkcji filmowych na żądanie. Mamy IPKę przecież bardzo pięknie funkcjonującą w Polsce. A inni będą woleli zawsze uporządkowany program, gdzie znajdą tych samych prezenterów, te same osoby prowadzą te dyskusje. To będą po prostu różne sposoby konsumpcji mediów. Nie wieszczę tego, że telewizja upadnie, tradycyjna, choć jej rola będzie oczywiście inna. No tak, ale czy to nie jest w ten sposób, że dzisiaj więcej ludzi pisze niż czyta? I to dotyczy internetu i nie tylko internetu, ale czy to nie oznacza, że rola dziennikarza, to jest teza Igora, że dziennikarz nie będzie istniał, bo każdy może być dziennikarzem, że redakcja nie będzie istnieć. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że redakcja, która kontroluje, zbiera newsy, dziennikarz, który jednak jest zawodem zaufania publicznego, musi istnieć. Był zawodem zaufania publicznego, coraz mniej. W naszych oczach dziennikarstwo obywatelskie nie tylko się pojawiło, ale już w tej chwili przekształca świat. Tak jak popatrzymy na to, co się działo od wiosny w świecie arabskim, na Bliskim Wschodzie, na północnym wybrzeżu Afryki, to widzimy, jak wielkie oddziaływanie ma takie dziennikarstwo obywatelskie. Ale dziennikarstwo tradycyjnie nie zaniknie. To, że każdy może w tej chwili telefonem komórkowym sfotografować, sfilmować te rzeczy, które się dzieją w obrębie jego obserwacji, nie znaczy, że nie zaniknie sposób opowiadania bardziej przemyślany, bardziej zaopatrzony w pewien proces myślowy, że zanikną centra. Dlaczego pan zakłada, że ci dziennikarze obywatelscy, że oni nie myślą, że oni nie mają głębszej refleksji? Są różni, są tacy, którzy mają... Ale kto przeprowadzi tą rozmowę, Igor, z politykiem? Kto ją przeprowadzi, jeżeli każdy, to co polityk będzie do każdego blogera? Myślą, oczywiście, że oni myślą i jedni myślą lepiej, drudzy myślą gorzej, ale to jest dokładnie to samo, co z umiejętnością pisania. No,
każdy w tej chwili potrafi pisać, a nie każdy potrafi napisać powieść. Każdy potrafi napisać krótki list, lepiej lub gorzej, ale nie każdy potrafi napisać syntezę. Do tego potrzebna jest wiedza, do tego potrzebne jest doświadczenie, do tego czasami potrzebny jest zespół redaktorski, czyli zespół, w którym rodzą się pewne idee. Tak? Obserwowanie świata to nie jest tylko pisanie z podróżnego palca, to jest porządkowanie świata. Dopuśćmy jeszcze jedną osobę do głosu w naszej dyskusji. Ta nasza telewizja jest tak dziwna, że wyobraźcie sobie Państwo, że do TVP albo że do Polsatu nagle przychodzi szef TVN-u. Tam to jest niemożliwe. A u nas to jest możliwe. Naszym konkurentem m.in. jest IPLA, której prezesem jest Marcin Pery. I pan Marcin Pery wypowiedział się dla naszego programu. Zobaczcie. Jest dla mnie oczywiste to, że za jakiś czas internet zastąpi lub też być może nie zastąpi całkowicie, ale będzie liderem w sposobie dystrybucji treści, czy wideo, czy audio do użytkowników. I będzie tak, że kupując na przykład nowe mieszkanie, wśród mediów, które to mieszkanie będzie musiało mieć, oprócz kanalizacji, wody, prądu i gazu na przykład, będzie również internet. Drugim obszarem jest obszar tworzenia treści. Tutaj następuje swoista rewolucja. Tak jak telewizja do tej pory nas przyzwyczaiła do jednostronnej komunikacji, kiedy to telewizja nadaje, a widz ma tylko odbierać, tak internet robi tutaj rewolucję. Użytkownicy współuczestniczą w tworzeniu treści i ta rewolucja jest nie do zatrzymania. Ja się z tym zgadzam. Rzeczywiście korzystanie z mediów się zmieni. Ta interaktywność będzie miała ogromną rolę. Ale media w swojej roli dziennikarza i redakcji, który sprawdza, czy te wiadomości są prawdziwe. Dlatego, że nie można sprowadzić mediów do komentatorów, którzy siedzą w kapciach przy kominku i komentują, co inny dziennikarz napisał. To nie są media. Ale media są coraz bardziej zepsute, są zdegenerowane politycznie, są skorumpowane przez duży biznes, są coraz mniej wiarygodne, po to, żeby robić poważny serwis informacyjny, po to, żeby robić poważny program publicystyczny, potrzebne są pieniądze. Te pieniądze odpływają z mediów tradycyjnych, także odpływają z telewizji publicznej. Ale skąd te pieniądze nowoczesne media będą miały? Tam nowoczesne media, nie wiadomo skąd będą miały pieniądze, bo te modele biznesowe się dopiero rodzą i panowie też jesteście przykładem tego. Zapewne zastanawiacie się, w jaki sposób zrobić, tak zapleść ten na razie nieduży, ale obiecujący bardzo biznes, żeby się opłacał, to jest jasne. Każdy o tym myśli. Tu nie ma łatwych odpowiedzi. Jeśli chodzi o media tradycyjne, jeśli chodzi o media publiczne, to odpowiedź jest prosta. Wystarczy spojrzeć na ten teren, gdzie media publiczne dobrze się mają, tak? Czyli na Europę. One wszystkie korzystają z opłaty publicznej. To jest taki rodzaj mediów, który nie żywi się z reklamy, czy nie powinien się żywić z reklamy, nasze niestety się żywią, bo wtedy dopiero może pełnić swoją rolę. Dopiero wtedy może się oderwać od dwóch rzeczy. Od polityków, daj Panie Boże, i od rynku. Bo to, co grozi tak naprawdę również tym mediom cyfrowym, które panowie reprezentujecie, to, że jesteście zależni od rynku. Jak jesteście zależni od rynku, to nie o wszystkim możecie mówić. Tak, jeśli telewizja zależy od polityków, tak, popatrzmy na wschód od naszej granicy, gdzie te media są zupełnie są zależne, tak bym powiedział, od polityków, to jeśli popatrzymy na zachód Europy, to media publiczne przez to są ważne. Po pierwsze, że tam tradycyjnie zależą od polityków, są zdecydowanie mniej zależne niż w naszym regionie Europy, ale również są niezależne od rynku. Żadna telewizja komercyjna nie może sobie pozwolić na to, żeby zdradzić sobie najpoważniejszych reklamodawców. To prawda, ale jest też tak, że nawet te największe telewizje publiczne, BBC, mają coraz mniej pieniędzy. Niedawno miałem przyjemność występować w BBC World Service, pochwalę się. I prowadząca ten program powiedziała mi, ja też mam coraz mniej pieniędzy na programy. Kasują mi to. Że BBC World Service jest finansowany przez Foreign Affairs, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Natomiast publiczne BBC, które jest finansowane z abonamentu, ma się bardzo dobrze. Tylko, że ja nie wiem, czy to się może zmienić w Polsce. Czy pan jest zadowolony jako przewodniczący Krajowej Rady z procesu wyłaniania szefów mediów publicznych,
który miał miejsce. Zanim pan odpowie, zacytuję blogera, który, bo mieliśmy dużą dyskusję w salonie na temat ten, o którym my rozmawiamy przed naszym programem. Jeden z blogerów, blog Grzech G. To, co widać gołym okiem, TVP jest dziś najbardziej upolityczniona po 89 roku. Tak źle nigdy nie było. Serwilizm polityczny, kanciarstwo dziennikarskie, kłamstwa, wycinanie jednych, eksponowanie ponad miarę drugich, to codzienność programów informacyjnych. Może przesadzony, może niesprawiedliwy. Daj mi jeszcze, przeczytam drugiego blogera, który na ten sam temat, Marcin KK, pisze: pytanie, które brzmi, czy TVP musi umrzeć, jest bezzasadne. Ona nie może umrzeć, będzie istnieć w takiej czy innej formie. Generalnie treść jest taka, że politycy nie odpuszczą i będą zawsze utrzymywać tą telewizję publiczną, bo chcą z niej korzystać. Zgodzi się pan z twierdzeniem, że obecne konkursy w telewizji publicznej są jedną wielką fikcją, są wszystkie ustawiane? Nie zgodzę się z tym, że one są wszystkie ustawiane. Natomiast mogę powiedzieć tak, że jestem zadowolony z kierunku zmian. Nie jestem zadowolony ze stanu obecnego, żeby była jasność. Uważam, że politycy powinni, parlamentarzyści, rządząca większość powinna podjąć wreszcie decyzje dotyczące mediów publicznych. To musi być decyzja, w której będą zawarte wszystkie najważniejsze parametry, tak? Ile ma być programów, jak mają być skonstruowane, jaki ma być system wyłaniania władz i jak te media mają być finansowane. Więc nie jestem zadowolony, ale w porównaniu z tym, co miało miejsce jeszcze 2 lata temu, jeszcze 3 lata temu, to ja panu odpowiem tak. Teraz wyłanianie władz mediów publicznych trwało kilka miesięcy. No, rok. Robert Stachowiak. I mamy dwóch polityków w zarządzie telewizji Polski. Ale zaraz, to zależy jakich polityków. Ale poprzednio, przez kilka lat, to trwało w ciągu jednego popołudnia. Zbierała się Krajowa Rada, która dostawała, czy też miała, kartki, na tych kartkach były spisane nazwiska. Ci ludzie nawet tych osób nie widzieli, tylko głosowali. A co za różnica między tym, co teraz? Startowało w konkursie na prezesa telewizji publicznej kilka osób, między innymi, nie oszukujmy, startował Robert. Ja oglądałem to, moim zdaniem, chyba zdecydowanie najlepiej. Wiadomo było, że nie wygra, bo wiadomo było, że wygrać miał Brown i wygrał Brown po sprawie. Cokolwiek by nie powiedział Kozak, czy byłby 5 lepszych od Kozaka i tak by wygrał Brown. Proszę docenić to, że mógł pan obejrzeć to, jak występował Brown i jak występował Kozak. To są być może jeszcze zbyt mało idące, ale jednak elementy kontroli społecznej. Może pan to powiedzieć, bo pan wie, jeśli to miało miejsce 2 lata temu, nawet pan nie wiedział, kto według pana był lepszy, prawda? Ja wierzę w to, że... Czy idzie ku lepszemu? Ja uważam, Idzie ku lepszemu. Będzie lepiej. Mówię ci, bo przed 89 rokiem nie wierzyłeś, że się ustrój zmieni. Ja też nie wierzyłem, ale teraz po tym, co się stało, to będzie coraz lepiej. Politycy muszą uwierzyć, że media publiczne mają bardzo ważną rolę do spełnienia, jeżeli chodzi o demokrację. I ci politycy na Zachodzie już to zobaczyli i zaczynają odbudowywać media publiczne, bo one pełnią ważną rolę w demokracji. Ja bym bardzo chciał, żeby one pełniły ważną rolę w demokracji, natomiast nie wierzę w to. To już jest niemożliwe, bo nie ma pieniędzy, nie ma woli, już nikt tego nie chce. Politycy stają się coraz większymi hipokrytami, bo owszem, pokazują nam te przesłuchania, ale z tego nic nie wynika. Ostatnie zdanie. Ja pozwolę sobie jako Jaszczepin trochę radości i nadziei w pana sercu, że pan nie wierzy, ale proszę popatrzeć na to, co się dzieje u naszych sąsiadów. Myśmy wystartowali z bardzo dobrą ustawą radiofonii i telewizji w 93, na początku 93 roku. Telewizje publiczne naprawdę upadły w Czechach z różnych powodów. W Czechach, na Węgrzech, na Słowacji. W tej chwili oni przeszli najgorsze i się odbudowują. Oni w tej chwili mają media publiczne, które są dobrze zaopatrzone finansowo. O Węgrze to nie chciałbym mówić, bo tam zachodzą innego rodzaju procesy. Ale w Czechach i na Słowacji oni osiągnęli dno i się odbudowują. U nas myślę, że musimy przeżyć kryzys, czego nie życzę mediom publicznym. Mam nadzieję, że przed kryzysem... Czyli na grudzie będziemy odbudowywać, musimy już kończyć. Tak, ja jestem optymistą, dlatego że wierzę, że nasza telewizja przetrwa, ponieważ jest tania, jest obywatelska, może ją nadawać tysiące ludzi. Wielu z was może nadawać, nie pytając o zgodę Krajowej Rady, nie starając się o żadne koncesje. I teraz was prosimy, żebyście za chwilę włączyli swoje wideoblogi i skomentowali to, co wy mówimy, co tutaj mówiliśmy, co mówi pan Jan Dworak, co mówiliśmy my. No, powiedzcie, z kim się zgadzacie, jakie waszym zdaniem jest przyszłość. Dziękujemy naszemu gościowi i dziękujemy wam, drodzy blogerzy, internauci. Dziękujemy. Bądźcie z nami za 2 tygodnie, bo następny poniedziałek
są święta. Tak, zapraszamy za 2 tygodnie. Wszystkiego dobrego, pięknych świąt. Nagrywajcie i oglądajcie nasze następne odcinki. Dziękuję bardzo. Ja również życzę wszystkiego najlepszego wszystkim widzom, którzy nas w tej chwili oglądają.